Cześć, witajcie. Kolejny wzór, który dla Was przygotowałam na dzisiaj, to jest ażur z malutkim warkoczykiem. Jak widzicie, tutaj mamy warkoczyk i później tu na końcu, na czubeczku mamy maleńki warkocz, zaraz Wam pokażę szkic, który nie musimy używać igły pomocniczej czy igły do warkoczy. Pokażę Wam, jak zamienić miejscami te oczka, żeby zrobić ten malutki tutaj warkoczyk. Wzór, który możecie wykorzystać w sumie na każdy jeden projekt. Czy na okrągłych drutach, czy na dwóch drutach, to jest bez różnicy. Tak wygląda jego lewa strona, typowa lewa strona. To jest prawa strona. Ja Wam pokażę ten szkic, jak zwykle zrobiłam lekko kolorowy, bo wydaje mi się, że dla tych z Was, którzy są początkujący, jest to o wiele łatwiejsze zapamiętać, czy widzicie wtedy te oczka, jakie macie przerabiać. Tu mamy zaznaczone prawe oczka. Zielone to wiecie, że to są narzuty. Na brązowo zaznaczyłam dwa oczka razem ze skłonem na prawo i na czerwono są dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Tutaj mamy ten malutki taki warkocz. To właściwie nie jest jako warkocz. To jest po prostu, zamieniamy miejscami te oczka. To w trakcie robótki pokażę Wam. Mamy liczbę oczek. Liczba oczek na jeden raport jest podzielona przez 6. Wiecie już, że w tym czerwonym kwadraciku tu to jest raport. Jeżeli robicie na okrągło, to nie robicie tych czterech oczek przed i czterech oczek po raporcie. Robicie tylko stale w kółko raporty, to znaczy tych 6 oczek. A więc jeszcze raz, 6 oczek, liczba oczek podzielna jest przez 6, jeżeli robicie na dwóch drutach, plus 4 oczka przed raportem, plus 4 po raporcie, plus 2 oczka brzegowe. Na wysokość mamy 10 rzędów i tutaj mamy warkocz. Albo używacie igły do warkocza, albo po prostu zwykłego takiego drutu do dziergania. Tu mamy, jak widzicie, te warkocze. Ja najlepiej będzie, jak Wam pokażę w trakcie robótki, ja mogę Wam powiedzieć, że ten warkocz tutaj na przykład, tu macie dwa oczka prawe i tu jedno oczko prawe. Ten warkocz to oznacza, że bierzecie jedno oczko na ten drut pomocniczy, i zostawiacie przed robótką, kolejne dwa oczka przerabiacie na prawo, później ten z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut i również przerabiacie go na prawo. Natomiast tutaj mamy dwa oczka, bierzecie na drut pomocniczy i zostawiacie za robótką. Jedno oczko z lewego drutu przerabiacie na prawo, następnie przenosicie te dwa oczka z drutu pomocniczego na lewy drut roboczy i również przerabiacie na prawo. To wszystko. Jest, widzicie, bardzo mały wzór, można powiedzieć, i bardzo fajnie, bardzo łatwo się go robi, a efekt jest, widzicie, że naprawdę przepiękny. Ja z Wami będę teraz robiła dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Jesteście gotowi? A więc zabieramy się za robotę. Rozpoczynamy naszą robótkę oczkiem brzegowym. Jako pierwsze mamy oczko brzegowe i ostatnie jest również oczkiem brzegowym. Ja pierwsze oczko zdejmuję, nie przerabiam, ostatnie przerabiam na lewo. Jeżeli znacie jakąś lepszą metodę, łatwiejszą metodę, tą metodę, którą wykorzystujecie już od lat, to róbcie tak, jak Wam jest wygodniej. A więc oczko brzegowe, a następnie mamy jedno oczko na prawo. Teraz ja sobie wezmę te dwa oczka, ten drut tutaj po prostu wkuję, ponieważ nie chcę, żeby mi spadły z drutu. I teraz robimy jedno oczko
na drut pomocniczy. A więc to oczko przenosimy na ten drut do robienia warkoczy, czy na zwykłą igłę, to nie ma znaczenia. Kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie, przerabiacie na prawo. Pierwsze i drugie. Następnie to oczko, które jest na waszym drucie pomocniczym, przenosicie znowu na lewy drut roboczy. I również je przerabiacie na prawo. Nić jest cały czas za robótką, jak widzicie. To były te cztery oczka przed raportem i teraz rozpoczynamy pierwszy raport. I mamy jako pierwsze nasz warkocz, to znaczy dwa oczka, popatrzcie, ja to położę sobie tutaj ten drut tak tylko dlatego, żeby wam to lepiej pokazać. Kolejne dwa oczka, które macie, poczekajcie, ja to zrobię troszeczkę luźniejsze, bo za mocno robiłam tą tylnią lewą stronę i dlatego będą problemy. Tu dwa oczka, które mamy tutaj na lewym drucie, popatrzcie, nakładamy na drut pomocniczy. Pierwsze i drugie. Zostawiamy je za robótką. One wiszą tutaj za robótką. Nić za naszą robótkę tu, nie za ten drut pomocniczy, tylko za tu, za lewy drut, popatrzcie. Kolejne oczko przerabiacie na prawo i te dwa oczka z tego drutu pomocniczego przenosicie znowu na lewy drut. Pierwsze i drugie. I również te będą przerobione na prawo. Jeżeli już zapamiętaliście, to możecie zrobić na pauzę albo przelecieć dalej. My robimy dalej razem kolejny warkocz. Jesteśmy jeszcze cały czas w naszym raporcie, w naszym pierwszym raporcie. I znowu bierzemy jedno oczko z lewego drutu, zostawiamy to przed robótką, nić ta jest za robótką cały czas. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. To oczko z drutu pomocniczego przenosimy na lewy drut i przerabiamy je na prawo. To był nasz pierwszy raport. Drugi raport. Znowu bierzemy dwa oczka na drut pomocniczy. Pierwsze i drugie. Zostawiamy je za robótką. Nić za robótkę i przerabiamy jedno oczko na prawo. Te, które są teraz na tym drucie pomocniczym, przenosimy znowu na nasz lewy drut roboczy. Zobaczcie. Bierzemy nić naszą za robótkę i przerabiamy te dwa oczka na prawo. Gotowe. I teraz to samo robimy, tylko że z jednym oczkiem. Z jednym oczkiem, które zostaje... Nie, kwacz, co ja wam opowiadam za bzdury? Poczekajcie, tak. To jest to. Ja muszę popatrzeć. Dwa, jedno za robótkę. Tak, było dobrze. Wszystko dobrze. Teraz mamy jedno oczko, które kładziemy przed robótką. To znaczy jedno zdejmujemy i ono zostaje przed robótką i dwa kolejne oczka przerabiamy na prawo. To oczko, które jest na tym pomocniczym drucie, przenosimy na wasz lewy drut i przerabiamy je na prawo. Widzicie, w ten sposób. Tak to wygląda. Wszystko zrobiliśmy tak, jak powinno być. I to wszystko, to był drugi raport. I teraz robimy cztery oczka po raporcie, a więc znowu mamy dwa oczka, które kładziemy za robótką. Pierwsze i drugie.
i one zostają za robótką. Nić do tyłu, jedno oczko na prawo. Teraz te z tego drutu znowu przenosimy na lewy drut roboczy. Pamiętajcie, żeby ta nić była za robótką i również je przerabiamy na prawo. I teraz mamy tylko jedno oczko na prawo i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie drugi rząd. W drugim rzędzie przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Jeżeli robicie na okrągło, to przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Jesteśmy w piątym rzędzie. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy dwa oczka prawe i dwa oczka kolejne przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy nasz prawy drut pod te dwa oczka, przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jeden narzut. To były te cztery oczka przed raportem i rozpoczynamy pierwszy raport. Znowu jeden narzut. A więc mamy tutaj dwa oczka, które są jedno po drugim. Następnie na czerwono mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki tych oczek i przeciągamy włóczkę. Robimy dwa oczka prawe. Następnie są znowu dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jeden narzut. Drugi raport, znowu narzut, a więc znowu są dwa narzuty, jeden po drugim. Dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Dwa prawe. Dwa kolejne robimy znowu ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki. Robimy narzut i to był drugi raport. Cztery oczka po raporcie, rozpoczynamy je narzutem i znowu mamy dwa oczka, dwa narzuty, jeden po drugim. Dwa razem ze skłonem na lewo, jedno prawe, drugie prawe i oczko brzegowe. Szósty rząd, parzysty, gdzie właściwie robimy wszystkie oczka na lewo. Zrobię również z Wami, ponieważ chcę Wam pokazać, jak przerobić te dwa oczka, te dwa narzuty, które są jeden po drugim. A więc jesteśmy teraz w szóstym rzędzie i zobaczcie, mamy te pierwsze dwa narzuty, jeden po drugim. A więc pierwszy narzut przerabiamy całkiem normalnie na lewo. Zobaczcie tylko, uważajcie, żeby jak będziecie teraz suwać ten narzut po przerobieniu z niego oczka, żebyście ten drugi narzut razem z nim nie zsunęli, widzicie? Jego można całkiem łatwo zabrać ze sobą i to by był błąd, bo będzie Wam brakowało jedno oczko. Ten drugi narzut, bierzemy nić za robótkę znowu. Zobaczcie, ten pierwszy przerobiliście całkiem normalnie na lewo, ten drugi natomiast podciągnijcie go troszeczkę, żeby tam się zrobiła taka duża dziura, zobaczcie. Widzicie? Wsuńcie prawy drut od tej strony, pod tą dziurkę, przytrzymajcie sobie kciukiem i przeciągnijcie włóczkę i zróbcie oczko lewe. Gotowe. Wszystkie oczka są przerabiane na lewo, tylko to jest sposób, żeby Wam, żeby te dwa narzuty w ten sposób przerobić jeden po drugim. I znowu macie, popatrzcie, dwa narzuty na lewym drucie. Pierwszy przerabiacie całkiem normalnie na lewo. Pamiętajcie, żeby tego nie ściągnąć, tego drugiego znowu z tym pierwszym. Nić przed robótkę. Kolejny ten narzut, poluzujcie go sobie troszeczkę. Widzicie? Taka dziura, żeby tam powstała. Wsuńcie prawy drut tu od tyłu. Przytrzymajcie kciukiem włóczkę i przeciągnijcie ją. Zobaczcie, drugi narzut gotowy. Przerobiony również na lewo. I tak przerabiacie w ten sposób wszystkie te narzuty, które są podwójnie, jeden po drugim. Jeden przerabiacie całkiem normalnie, ten drugi poluzujcie, wsuńcie prawy drut i przeciągnąć włóczkę. I tak dalej, i tak dalej. Do końca robimy już
same lewe oczka całkiem normalne i oczko brzegowe u mnie jest również na lewo. Jesteśmy w tej chwili w siódmym rzędzie. Odwracamy naszą robótkę, jesteśmy w siódmym rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy jedno oczko na prawo, kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo. Jeden narzut i jedno oczko prawe. To jest ten śmieszny narzut, ten drugi, zobaczcie, on tak tutaj wystaje jak lewy, ale przerabiacie go całkiem normalnie na prawo. I rozpoczynacie pierwszy raport, jedno oczko prawe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut, jedno oczko prawe. Drugi raport, oczko prawe, narzut, dwa kolejne oczka przerabiacie razem ze skłonem na lewo, a więc pod tylnie ścianki, dwa kolejne razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki tych dwóch oczek, narzut i jedno oczko prawe. I teraz po raporcie mamy cztery oczka, jedno prawe, narzut, dwa razem ze skłonem na lewo, jedno prawe i oczko brzegowe. To był siódmy rząd. Odwracacie robótkę i robicie ósmy rząd. Wszystkie oczka również narzuty na lewo. Doszliśmy już do dziewiątego rzędu i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy cztery oczka przed raportem i te przerabiamy na prawo. Rozpoczynamy pierwszy raport. Dwa oczka prawe i popatrzcie, macie ten malutki taki znaczek jak warkoczyk. Kolejne dwa oczka, które mamy na lewym drucie. To jest bez różnicy, gdzie wsuniecie ten prawy drut. Pod tylnie ścianki, pod przednie ścianki, nie ma znaczenia. Przenosicie je z lewego na prawy drut. Wsuwacie lewy drut pod to pierwsze oczko, które jest od waszej prawej strony. Wyciągacie prawy drut, wysuwacie go spod tych oczek. Zobaczcie, jedno zostało na drucie lewym, a drugie tu wisi w powietrzu. Ono nie zginie, jemu się nic nie stanie. Jak sobie tu przytrzymacie palcem, to nic mu się nie stanie. I nakładacie to oczko na lewy drut. Widzicie, po prostu zamieniliśmy je miejscami. Robimy jedno oczko na prawo i to drugie oczko również przerabiamy na prawo. Następnie mamy dwa oczka prawe. To był pierwszy raport. Drugi raport, dwa oczka prawe i znowu musimy zamienić te oczka miejscami. A więc jeszcze raz wsuwamy prawy drut pod te dwa kolejne oczka, które są na lewym drucie. Wyciągamy spod nich ten lewy drut. One w tej chwili są bez przerobienia. Widzicie, włóczka jest tutaj. One są na prawym drucie teraz. I teraz lewy drut wsuwacie pod to pierwsze oczko. Widzicie? Wysuwacie spod tych dwóch oczek wasz prawy drut. Zobaczcie. To jedno oczko zostało na lewym drucie, a to drugie tu wisi w powietrzu, popatrzcie. Przenosicie to, wsuwacie prawy drut pod to oczko, przenosicie je na lewy drut i od razu przeróbcie je na prawo i to również na prawo. My tylko żeśmy je miejscami zamienili. Następnie mamy dwa oczka prawe i cztery oczka po raporcie, które przerabiamy na prawo. I oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i w dziesiątym rzędzie przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Pamiętajcie, że również narzuty przerabiacie na lewo. Jeżeli robicie na okrągło, na okrągłych drutach, znaczy na drutach z żyłką, coś, co robicie naokoło, to przerabiacie wszystkie oczka na prawo, te narzuty przerabiacie
na prawo. Wszystkie wasze narzuty, które robicie, przerabiacie wtedy na prawo. I pamiętajcie o tym, że robiąc na drutach z żyłką, na przykład jeżeli robicie komin, to nie macie tych oczek czterech przed raportem i tych czterech oczek po raporcie również nie ma. Robicie same raporty. Ja dojadę już do końca, wtedy zobaczymy, jak to wygląda i mogę się z wami pożegnać w ten sposób. Zobaczcie. Jeżeli to u was wygląda tak, jak tutaj u mnie wygląda, to znaczy, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Wszystko jest na picobello, jakby moja wnuczka powiedziała. Coś tutaj, jakiś fuzelek się znalazł. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie serduszka, które są odwrócone do góry nóżkami. To tyle, moi drodzy. Szkic możecie sobie przepisać, albo mogę wam go na Facebook przesłać na prywatną wiadomość czy mailem, tylko pamiętajcie o tym, żeby mi przysłać wasz adres mailowy. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w środę najprawdopodobniej. Spotkamy się znowu. Tak, dzisiaj jest poniedziałek, w środę. Na razie, cześć.